Shiki mecz w waszym wykonaniu szarpany, rwany, emocji co niemiara, no i to, co się stało w tej ostatniej akcji, no to coś niebywałego. Natomiast no trzeba powiedzieć, że szczęście się do was uśmiechnęło trochę. Tak, no zgadzam się, bo naprawdę bardzo ciężki mecz. Pierwsza połowa przegrywali i naprawdę chcieli w przerwie, gadali z trenerem, między sobą gadali, musimy wejść w drugą połowę zdecydowanie mocniej. I myślę, że tak i było. Grali agresywnie, grali do przodu, stwarzali też sytuacje. No i naprawdę szczęście w ostatniej minucie zadecydowało. Mogę zapytać, jak właściwie do tego gola doszło, bo ciężko to było zauważyć, jak ta piłka trafiła do ciebie. No rzut rożny, wiadomo. No tak, rzut rożny i Dominik zgrał na pierwszym słupkie na długi i tam był ja po prostu. I tak szczerze powiedziawszy, to wcześniej nie miałeś sytuacji tak naprawdę. Chyba nie miałeś. Bo taki, jak mówię, ciężki mecz, Jagiellonia dobra drużyna, ma dobrych zawodników, które bardzo grają dobre mecz z strefami i naprawdę był to bardzo ciężki mecz, ale teraz najważniejsze, ja myślę, że wszyscy o tym wiedzą, 3 punkty. Gdyby Kamil Kuzera, czyli trener Korony Kielce, postąpił tak jak zwykle, czyli ciebie zmienił i Kostarza Kacpra wpuścił, to nie byłoby tej 94 minuty. Ale na konferencji ostatnio powiedział, że nie jest gotów grać pełny mecz i odwdzięczyłeś się dzisiaj. No tak, trener, ja myślę, że wszystko wie i też mamy Kostarza, dobrego napastnika, który naprawdę też strzelał dobre bramki dla drużyny. Ja myślę, że teraz wszyscy pracują w jednym kierunku, aby Korona utrzymała się w Ekstraklasie. Powodzenia. Dziękuję. Bramka i asysta w meczu takim emocjonującym, ważnym, trudnym, ale wygranym, no to musi smakować podwójnie pewnie. Naprawdę to jest niesamowite, bo był trudny mecz dla nas. Początek, no trochę słabo graliśmy, ale to jest co my robiliśmy. To zawsze gramy do samego końca i to jest, pokazaliśmy dzisiaj to same dotknięcie piłki, to wygrany mecz. Najważniejsze jest 3 punkty, to jest niesamowite. Sytuacja na boisku rzadko spotykana. Lewy obrońca Mariusz Briczak zagrywa długą piłkę w pole karne do prawego obrońcy Dominika Zatora, a ten strzela bramkę. Tak, to nieczęsto stanie, ale zobaczyłem, że on spróbuje wsadzić piłkę, to poszłem do przodu i wszystko tak udało się, ale to był bardzo ważny czas, żeby strzelić bramkę i dać drużynie trochę więcej mocy i skończyć mecz na plus. Twoja asysta i ten rzut rożny, trenowany pewnie na treningach, bo to widać było, że nie był przypadek. Tak, no mówiliśmy w tym tygodniu, żeby chcieliśmy tak zmienić parę rzeczy i to udało się, że mogłem dotknąć piłkę i Shiki bardzo dobrze to wykończył i to był najlepszy czas na koniec meczu i to, jak mówiłem, te 3 punkty to bardzo ważne dla nas. Telefon po meczu już się grzeje, SMS-y, gratulacje od rodziny. Tak, no wszyscy są zadowoleni z tym i no, następne 2 dni będę miał dużo czasu na telefonie. Gratulacje raz jeszcze. Super, dziękuję bardzo. Powodzenia.